Polska reprezentuje NASK, Państwowy Instytut Badawczy. NASK, być może Państwo znacie NASK. Z, jesteśmy operatorem ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, więc pewnie do części z Państwa szkół, a jak nie do większości, dostarczamy internet, przede wszystkim bezpieczny internet. Ale też jesteśmy... Instytutem Badawczym. W naszej misji jest również między innymi dbanie o bezpieczeństwo, również w takiej postaci edukowania do, do bezpieczeństwa, dbania o to, aby ci najmłodsi użytkownicy sieci, dzieci, nastolatki korzystały z tej sieci w sposób bezpieczny, w sposób odpowiedzialny i świadomy. I myślę, że wiedza o tym, jak bezpiecznie poruszać się w sieci, jak bezpiecznie też korzystać z różnego rodzaju narzędzi, jak uważać na różne pułapki, które mogą się w sieci, mogą w sieci na nas czyhać, jest też takim podstawowym narzędziem, które pozwala z tego nowego medium, może już nie tak nowego, ale bardzo przepastnego, korzystać bezpiecznie. Więc ja powiem Państwu dzisiaj troszkę o, o takich zasadach. Uczenia o bezpieczeństwie, tak aby było to efektywne, tak aby jak najwięcej, w jak najbardziej atrakcyjny sposób też przekazać tą wiedzę, ale również, aby ona aby te nasze działania przynosiły jak najwięcej dobrych, zamierzonych przez nas efektów, więc robię taki krótki wstęp, ale też później chciałam państwu pokazać troszkę narzędzi, materiałów edukacyjnych, z których możecie państwo korzystać zarówno w obszarze bezpieczeństwa stricte, jak i kilku innych, ale powiązanych. I mam nadzieję, że też państwo skorzystacie po prostu z tych materiałów w swojej codziennej pracy. Dobrze. Więc pierwsza rzecz, jak myślimy o projektowaniu działań profilaktycznych, takich, które mają zapewnić młodym, młodym dzieciom, nastolatkom bezpieczeństwo, no to pierwsza rzecz, jak się do tego zabrać. I tutaj bardzo często na tym pierwszym kroku, przepraszam, wpadamy w pułapkę. Wpadamy w taką pułapkę robienia tego, co nam się wydaje. Każdy z nas ma jakiś zasób wiedzy, każdy z nas zetknął się z jakimiś pojedynczymi przypadkami, mamy jakieś takie różne dowody, które znamy ze swojego otoczenia. Czasami taki obraz tego, jak młodzi funkcjonują w sieci, generują nam na przykład media. Dowiadujemy się z jakichś sensacyjnych nagłówków, że dzieje się to, czy dzieje się tamto, i w związku z tym podejmujemy tego rodzaju działania. Natomiast to, co będzie bardziej efektywne i co pozwoli Państwu lepiej odpowiedzieć na potrzeby tych dzieci, tych nauczycieli, tych rodziców, których macie w swojej szkole, w swojej placówce, na swoim terenie, będzie tak naprawdę spojrzenie na dwa obszary. Po pierwsze, zerknięcie jednak do danych, do badań. Ja tutaj specjalnie wkleiłam też kilka raportów, takich w miarę świeżych lub bardzo świeżych, które obejmują różnego rodzaju zjawiska, trendy, zagrożenia, które są aktualnie rozpoznawane przez badaczy w sieci. Warto sięgnąć do tych źródeł, ponieważ one opierają się no jednak na Najczęściej na reprezentatywnej próbie i mogą nam pomóc przyjrzeć się troszkę temu, rzeczywiście, jakie problemy wśród dzieci, wśród młodzieży występują najczęściej, co pozwoli nam uniknąć takiej pułapki um, zwrócenia się bardziej w stronę tego, co na przykład mówią media, a nie tego, co rzeczywiście, realnie jest wskazywane jako problem. Zachęcam do, do sięgania też do naszych publikacji. My co dwa lata wydajemy raport Nastolatki 3.0. Teraz trwają, trwa kolejne badanie już i w tym raporcie pokazujemy takie główne trendy, z czym młodzież, dzieci się mierzą. Polecamy też oczywiście wspaniałe badania UKIDS Online, które też cyklicznie są realizowane w kilkudziesięciu krajach, więc jest to też dobry materiał porównawczy. Dopiero co 25 stycznia ukazał się nowy raport na temat FOMO, czyli na temat lęku przed odłączeniem, em, który, w którym też braliśmy udział em, jako, jako eksperci, polecam też em, bardzo em, raport młodzi cyfrowi, czy granie na ekranie em, fundacji Dba o mój, mój Zasięg, ponieważ em, one pokazują w trochę taki inny i szerszy sposób problemy, które najczęściej dla nas są takie dużo sobie wyobrażamy na ten temat, jak młodzi grają na przykład, a często nie za wiele na ten temat wiemy. I naprawdę wszystkie te raporty, które państwu pokazuję, mogą obalić pewne nasze mity i pomóc nam zyskać troszkę z takiego metapoziomu pewien obraz tego, jak ta sytuacja nastolatków i dzieci w sieci wygląda. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, co Państwo i tak robicie w szkole, czyli diagnoza. Wy najlepiej wiecie, co w Waszej placówce, w Waszej szkole się dzieje. Wiecie to, ponieważ badacie te potrzeby. Wiecie też, ponieważ macie różnego rodzaju interwencje. Przeprowadzacie różnego rodzaju interwencje, reagujecie na sygnały, na problemy, na trudności, które dzieci zgłaszają, które zgłaszają rodzice czy nauczyciele. I to jest ten najbardziej Konkretny zasób wiedzy, jakim Państwo dysponujecie. Także przyglądajmy się bardziej temu, co jest u nas i co mówią ogólnopolskie reprezentatywne badania, zanim zaczniemy do planowania działania podchodzić. I teraz druga rzecz, która jest również bardzo ważna, a o której często zapominamy: to jest to, że internet się zmienia. I my się też zmieniamy w tym internecie. Ta nasza aktywność w internecie się zmienia. Zwróćcie Państwo uwagę przed 2000 a, i teraz się sama zawahałam a, piątym a, kiedy weszły media społecznościowe, a, jak inaczej zupełnie wyglądał internet, a, niż wygląda teraz. Jak inaczej wygląda internet, od kiedy weszły media społecznościowe, które są obrazkowe, tak? które polegają na tym, że głównie prezentowane są treści wizualne. To jest kolosalna różnica. I jak zaczynaliśmy, znaczy może nie zaczynaliśmy, ale powiedzmy, jak się cofniemy w czasie o, o te 15-18 lat, to te problemy, które wtedy widzieliśmy w badaniach, jako najbardziej kluczowe, to jest przede wszystkim udostępnianie swoich danych, różnego rodzaju treści przemocowe, szkodliwe treści, cyberprzemoc, no i też nawiązywanie znajomości przez internet. A jeżeli patrzymy teraz na, na to, co się dzieje w internecie. To widzimy, że oczywiście no niestety cyberprzemoc i hejt mają się świetnie. I rzeczywiście widzimy też, że z takich materiałów Państwo bardzo często korzystacie, chociażby z, z tych zasobów, które my udostępniamy, ale pojawiły się Patostreamy. Zjawisko wcześniej nieznane. Patostreamy, nie wiem, czy Państwo wiecie, jest też zjawiskiem specyficznie polskim. Jak rozmawiamy z osobami z innych krajów, to my one nie wiedzą, co to jest. Co to jest za rodzaj zjawiska? Być może patostreamy troszeczkę już mają swoje lata świetności za sobą, szczęśliwie, no, ale nadal są treściami, które można w sieci znaleźć. Co kolejna rzecz, która, którą widzimy jako istotną, to jest sexting, czyli udostępnianie intymnych materiałów, zdjęć, filmików, ale też treści osobom. A najczęściej w zaufaniu, najczęściej bliskim e, przez internet, co jak wiemy, nie musimy dużo myśleć o tym, może mieć bardzo, bardzo poważne konsekwencje. I najczęściej ma. Um, za sextingiem idzie sextortion, tak? czyli wymuszanie, szantaż na tle e, takich działań, czyli wymuszanie kolejnych e, materiałów intymnych lub e, pieniędzy. E, Grożąc, że takie materiały intymne się upubliczni, co jest akurat przestępstwem. Co dalej widzimy? Widzimy wzrastającą zależność od ekranów z takim przymusem korzystania, czyli FOMO. FOMO nie jest uzależnieniem, natomiast może do takiego uzależnienia lub dużej zależności od ekranów prowadzić, ale też wiąże się z takim bardzo, bardzo specyficznym. Specyficzną, może symptomami specyficznymi, ponieważ FOMO to nie jest tylko przymus korzystania, bardzo częste korzystanie, ale to jest też takie poczucie, takie przekonanie, że trawa jest u sąsiada zieleńsza. Że jak ja patrzę na to, co dzieje się w tych mediach społecznościowych, wśród moich znajomych albo innych osób, które obserwuję i tam jest zawsze pięknie, tam świat wygląda dobrze, no to moje życie w porównaniu z tym naprawdę wypada blado. I jeśli nałożymy to na okres nastoletni, w którym w ogóle bardzo łatwo jest mieć poczucie, że to, co się u mnie dzieje, jest słabe, a to, co dzieje się u innych, jest fajniejsze, to naprawdę ta sytuacja może prowadzić do bardzo dużego spadku samooceny i, i naprawdę pogorszenia funkcjonowania psychicznego młodych osób. I młodzi nam o tym mówią. Niedawno dopiero co skończyliśmy w styczniu warsztaty w warszawskich szkołach akurat które prowadziliśmy wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii właśnie na temat FOMO i młodzi o tym nam mówili podczas warsztatów licealiści, że bardzo trudno jest im odnaleźć się w tych relacjach które panują w mediach społecznościowych i że rzeczywiście kwestia Kładania zdjęć w internet, dzielenia się treściami, kasowania też treści, które nie zyskały wystarczającej, w mojej opinii, akceptacji społecznej, jest bardzo dużym wyzwaniem dla nich. Do tego stopnia, że jak pokazywaliśmy im dane z badań, to oni mówili nie, to niemożliwe, to zakłamany jest ten wynik, ponieważ to jest dużo gorzej. Um, co dalej? Uzależnienie, tak? Widzimy coraz większą Idącą za FOMO, ale nie tylko, zależność od bycia non-stop online. Ale to dotyczy nie tylko uczniów naszych, ale też nas. Nas jako rodziców, nas jako nauczycieli. No i wszechobecna dezinformacja i fake newsy. Myślę, że to nie jest coś, do czego trzeba Państwa przekonywać. To jest bardzo duży problem, i rzeczywiście my mamy duży problem, żeby, żeby naprawdę sobie z tym poradzić. Um, także pamiętajmy o tym, że to, co jest naszym przekonaniem, naszą wiedzą, nie zawsze znajdzie pokrycie w tym, co jest realnym problemem, którego doświadcza młodzież. Ja podam Państwu taki bardzo krótki przykład. Często myśląc o używaniu internetu, mamy taką um, fantazję, że okej, okay, młodzi sobie świetnie radzą. I oni są naprawdę obeznani z używaniem nowych technologii, co akurat nie jest do końca prawdą, o czym chociażby badania Jukic Online mówią wprost. Ale naszym drugim założeniem jest to, że ich rodzice to sobie już radzą gorzej. Ale przecież rodzice naszych dzieci w podstawówce teraz to są rodzice, którzy już zazwyczaj świetnie operują nowymi technologiami. To jest takie myślenie z kiedyś, kiedy rzeczywiście ta różnica pokoleniowa była bardzo wyraźnie zarysowana. Więc łatwo łapiemy się na takie pułapki i planując różnego rodzaju działania, no musimy mieć je też na uwadze. Co dalej? Wiem, że to słabo widać, ale opowiem. Pamiętajmy o tym, że różne działania są odpowiednie dla różnych grup wiekowych. Jak planujemy działania profilaktyczne w szkole dotyczące bezpieczeństwa, to Różne obszary powinniśmy wziąć pod uwagę w różnym wieku. Jeżeli myślimy o małych dzieciach, o takich dzieciach 5-7 lat, ale myślę, że też i o młodszych, z tym, że zastrzegam, że według wszelkich wskazań, wskazań też WHO, dzieci do lat dwóch nie powinny mieć kontaktu z ekranem. To nie jest tak, oczywiście, że jeżeli będą miały przez chwilę, to będzie jakaś zbrodnia, ale nie powinno być to regułą. Badania pokazują niestety, że w Polsce to są już dość stare badania z 2015 roku, ale już wtedy one pokazywały nam, że w Polsce ponad 40% dzieci do drugiego roku życia regularnie, codziennie ma kontakt z, z ekranem, z ekranem smartfona, tabletu, komputera czy telewizora również. Więc czego uczymy? Pokrótce dzieci w najmłodsze. Przede wszystkim różnicy pomiędzy światem online i offline, ponieważ dzieci naprawdę tego nie rozumieją, ponieważ na to nie pozwala im ich rozwój jeszcze, tak? Ich etap rozwojowy. Dzieci nie widzą dokładnie tej różnicy. Znacie to Państwo dokładnie z chociażby oglądania bajek z dzieckiem, prawda? Które nie do końca zawsze zdaje sobie sprawę z tego, co jest granicą fantazji, a co jest granicą rzeczywistości. Korzystanie, musimy zadbać o co? W dużej mierze o edukację rodziców w tych najmłodszych grupach. Dlaczego? Ponieważ główne zasady dla tych dzieci w tym wieku to jest niekorzystanie samodzielnie z internetu, korzystanie w obecności rodzica, korzystanie ze stron aplikacji, na które rodzic wyrazi zgodę. To jest również kontrola czasu, jakie dziecko spędza przed urządzeniem. To jest też kontaktowanie się z tymi osobami przez internet, które rodzic zna, akceptuje i na który kontakt wyraża zgodę. I najlepiej, jeżeli odbywa się on w obecności rodzica. Oczywiście od samego początku uczymy dzieci netykiety tego, że te same zasady obowiązują w rzeczywistości i w świecie online, no ale również też uczymy dzieci zgłaszania, Szkodliwych treści, czyli zgłaszania takich sytuacji, które dziecko zaniepokoją, zasmucą, których dziecko nie rozumie, mówienia, że coś takiego się zadziało. Tak? Te dwa pierwsze etapy, które Państwo widzicie na ekranie, to są etapy rozwojowe, w których edukacja rodziców jest kluczowa, ponieważ to oni będą modelować właściwe zachowania dla dziecka. Jeżeli idziemy w troszkę starsze dzieci, w, przesuwamy się do kolejnej grupy wiekowej, to tutaj wchodzą nam już troszkę inne problemy. To są dzieci, które już zaczynają korzystać z internetu i zaczynają korzystać coraz bardziej samodzielnie. W związku z tym uczymy o prywatności, o tym, aby nie dzielić się informacjami o sobie, aby używać aliasu, nika zamiast swojego imienia i nazwiska, czyli nie podawać swoich wrażliwych danych. Uczymy tego, przynajmniej powinniśmy o to dbać, aby dzieci nie korzystały z komunikatorów właśnie po to, aby nie nawiązywały kontaktu z osobami nieznanymi. Rekomendujemy to, aby dzieci takie miały wspólny adres mailowy z rodzicami. Tak? Uczymy, uczymy też dzieci, ale i rodziców, że hasło jest. Czymś bardzo ważnym, co trzeba trzymać w sekrecie, natomiast jedyną osobą, która powinna mieć dostęp do tego hasła, jest rodzic lub opiekun. No i oczywiście zasady etykiety oraz komunikowanie różnych trudnych sytuacji, które się wydarzą w sieci rodzicowi lub opiekunowi. W kolejnej grupie takich preadolescentów i wczesnych adolescentów musimy uważać już troszkę na inne rzeczy. I ta nasza edukacja, planowanie działań profilaktycznych edukacyjnych przesuwa się w nieco inne obszary. W tym wieku dzieci coraz intensywniej korzystają z internetu, zaczynają korzystać z mediów społecznościowych. W związku z tym powinniśmy mocno zwracać uwagę na Kwestie wizerunku online, zostawiania swojego cyfrowego śladu. Nadal oczywiście mówimy o prywatności, o ustawieniach prywatności też w różnego rodzaju profilach, przepraszam, portalach czy platformach, z których dzieci korzystają. Uczymy rozsądnego, odpowiedzialnego publikowania zdjęć. Najlepiej tylko za zgodą rodziców. Uczymy również też takiej, takiego Prawa do wizerunku, znaczy mówimy o prawie do wizerunku. Uczymy dzieci, że jeżeli ono ma fotografię, na której się, znajdują się cztery osoby, to jeżeli chce ją wrzucić do sieci, powinna uzyskać zgodę od wszystkich tych osób, czy one się zgadzają na to, aby zostało to opublikowane. Co tutaj jeszcze jest ważne w tej grupie wiekowej? Znajomości online. I uwrażliwienie dzieci na ryzyko nawiązywania kontaktów przez osoby nieznajome, czyli też na zgłaszanie wszelkich takich prób osobom, znaczy rodzicom i opiekunom. Cyberbullying. Dzieci zaczynają korzystać w tym wieku intensywnie już z gier. Z mediów społecznościowych, w związku z czym to też są takie miejsca, gdzie w miarę nawiązywania interakcji z osobami, ze współgraczami, czy z osobami, które są połączone, no takie zjawisko cyberprzemocy może wystąpić. No i oczywiście mówimy o szkodliwych treściach. Zwracamy uwagę w szczególności na treści pornograficzne, badania pokazują, że jest to jedna. Chyba z najbardziej rozpowszechnionych, szkodliwych treści, do których dzieci w bardzo swobodnym dostępie mają, do, mają możliwość się dostać od bardzo wczesnego wieku. Polecam też Państwu raport dotyczący pornografii online, korzystania dzieci z pornografii online. On został opublikowany przez NASK w ubiegłym roku. To są świeże badania. No i oczywiście uczymy. Etycznych zachowań w internecie, przestrzegania praw autorskich, podawania źródeł, korzystania z legalnych źródeł, i zaczynamy wprowadzać dzieci również w taką kwestię cyberzagrożeń, twardych, czyli ataków. Mówimy o hasłach, mówimy o zabezpieczaniu tych miejsc w internecie, z których korzystają. Przesuwając się do kolejnej grupy wiekowej, już. Adolescentów, nastolatków. Też przesuwamy akcenty. Mówimy o reputacji online, o budowaniu swojego wizerunku świadomego, o budowaniu wizerunku pomiędzy różnymi portalami, platformami, na których, w, których w, których, w których są uczestnikami. Cały czas, oczywiście, podnosimy temat zabezpieczania swoich danych, ochrony prywatności. Mówimy sporo też o Spotkaniach z osobami poznanymi online, ponieważ w tej grupie wiekowej takie spotkania się zdarzają. Mówimy też o bezpiecznych zachowaniach związanych z tego rodzaju spotkaniami. Um. Sexting cały czas jest ważną informacją, ważnym obszarem naszych działań profilaktycznych, ale też uczulamy młodych ludzi tutaj na różnego rodzaju odpowiedzialność prawną, jaką ponoszą, jeżeli angażują się w takie zachowania online, które są niezgodne z prawem. Dotyczy to zarówno sextingu, jak i chociażby łamania praw autorskich. Uczymy dzieci weryfikacji informacji. Właściwie na, w odpowiedni sposób, dostosowany do grupy wiekowej, mówimy od samego początku o tym, że to, co widzę w internecie, nie zawsze jest tym, co jest prawdziwe. Natomiast pamiętajmy o tym, że nastolatki w wieku 14-17 lat to są już nastolatki, które często dokonują transakcji. W sieci mają swoją kartę, mają swoje konto lub subkonto rodzica, w związku z czym musimy też uczulać ich na, na to, jakie zagrożenia z tego rodzaju aktywnościami się wiążą. To jest tak pokrótce, także tylko aby Państwo nakreślić troszkę to aby mieć tą taką uważność na to do jakiej grupy wiekowej kieruje swoje oddziaływania co chcę osiągnąć a potem w jaki sposób dopiero dobieram do tego środki I teraz tak dosłownie dwa słowa o tym o co warto zadbać podczas prowadzenia, projektowania, prowadzenia takich działań profilaktycznych w szkole, czego należy unikać, bo nam się po prostu to nie sprawdzi, nie będzie skuteczne albo może być nawet przeciwskuteczne. Dbamy przede wszystkim o to, aby wzmacniać takie umiejętności, które w tym środowisku online są niezbędne, takie jak nie wiem, weryfikacja treści, takie jak wiedza o tym, na przykład, jak ustawić ustawienia prywatności chociażby, tak? Ponieważ dość sporo dzieci, to, to tylko przykład, mówi, że nie stosuje ustawień prywatności na przykład na portalach społecznościowych, ponieważ nie wie, jak to zrobić. Wbrew pozorom, mimo że nasza wiedza potoczna jest taka, że oni sobie świetnie radzą w tym środowisku i właściwie nie potrzebują żadnej pomocy z naszej strony. Co jeszcze robimy? Wzmacniamy pozytywne działania online. My często mamy taką tendencję do mówienia: to jest złe, to jest złe generalnie jeżeli coś się złego zadzieje w internecie, no to też naszą reakcją jest, aby dziecko z tego internetu wyjąć. Co jest trudne, niemożliwe, ale też i niewskazane, ponieważ dla dzieci jest to życie społeczne również. Dla nas również, prawda? Nie chcemy z tego rezygnować, więc to, co jest w tym momencie istotne, to to, abyśmy pokazywali również, jak pozytywnie można korzystać z sieci. Ja polecam Państwu też taki raport, który wydaliśmy w 2019 roku, jeszcze przed pandemią. Pod, to, był, to jest raport badawczy z, pod kierunkiem profesora Jacka Pyżalskiego, znanego Państwu na pewno, dotyczący. Pozytywnych, prospołecznych działań w sieci. Nazywa się Pozytywny Internet i jego młodzi twórcy. Zaraz pokażę platformę też, na, którym, na której można znaleźć ten raport. My tam porozmawialiśmy z setką, to były wywiady, więc to były badania jakościowe, z setką młodych blogerów, influencerów, którzy w dniu badania, tych rozmów, nikt z nich nie miał jeszcze ukończonych 18 lat. Każdy z nich byli wyselekcjonowani w taki sposób, że każda z tych naszych osób badanych w jakiś sposób prowadziła działalność w sieci, która była zarówno prorozwojowa dla osoby, która to robiła, jak i prospołeczna, czyli służyła jakiemuś bardziej ogólnemu dobru. To były bardzo, bardzo różne osoby prowadzące bardzo różne działania w sieci. Oni fantastycznie opowiedzieli nam o tym, jak to jest być młodym twórcą w sieci, z jakimi wyzwaniami. Się muszą mierzyć, co ich to uczy też. I naprawdę zachęcam Państwa do tego raportu, ponieważ jestem przekonana, że każdy nauczyciel chciałby mieć tak zmotywowanych uczniów. Oni potrafią włożyć tak ogromnie dużo pracy w to, co robią w sieci. Uczą się odpowiedzialności, tego, aby nie rozczarować swoich odbiorców, uczą się staranności. Uczą się też bardzo wielu kompetencji, robiąc jedną rzecz, bo jeżeli ja chcę zaprezentować jak, nie wiem, gotuję, to muszę nauczyć się jednocześnie nagrywać filmiki, obrabiać treści, oprawiać je jakoś graficznie. Muszę nabyć bardzo dużo wiedzy i różnego rodzaju kompetencji, aby taką działalność prowadzić. Ale ci młodzi opowiedzieli nam też o ciemnych stronach internetu, przede wszystkim o wszechobecnym hejcie, z którym musieli się zmierzyć, jak rozpoczynali swoją działalność i o tym, jak sobie, w jaki sposób sobie z tym poradzili. Powiem Państwu tylko taki jeden smaczek, że dość spora grupa młodych na nasze pytanie, jak to się stało, że zaczęłaś, zaczęłaś tą przygodę w sieci, odpowiedzieli nam, zainspirował mnie nauczyciel. Ja pamiętam taką jedną odpowiedź jednej osoby, która powiedziała, że chłopaka, który powiedział, że... Robił bardzo dużo błędów, i nauczycielka od polskiego zaproponowała, żeby prowadził bloga, bo wtedy się po prostu rozpisze. No i tak. I się rozpisał. <grych> I prowadził tego bloga już któryś rok, mając dużą rzeszę swoich odbiorców. I to jest kolejna rzecz, która może troszkę na boku, ale warta jest wspomnienia. Zwróćcie uwagę państwo, jak bardzo my, jako dorośli, nie widzimy, nie jesteśmy też przygotowani na to, że dzieci. Zaczynają być bardzo widoczne, zyskują ogromną popularność, zarabiają w sieci i muszą sobie radzić z bardzo nagłym wzrostem popularności, na przykład, ale też z bardzo nagłym spadkiem popularności. I to jest coś, czego, co rzeczywiście młodzi zwracali uwagę, jakby że nie mają o tym, z kim rozmawiać. Naprawdę zapraszam do, do lektury Pozytywny Internet i jego młodzi twórcy. Więc wracając do rzeczy, o które warto zadbać, do rzeczy, których należy jednak unikać, projektując takie działania dotyczące bezpieczeństwa w sieci, pamiętajmy o tym, aby. Unikać wzbudzania lęku, tak? czy nie straszyć młodych tym internetem, ponieważ to będzie miało takie skutki, że albo oni stwierdzą, że gadamy bez sensu i nie warto nas słuchać, albo przerażą się tak bardzo, że będą chcieli o tym zapomnieć po prostu. I w żaden sposób nie przyjmą takich informacji. To jest działanie nieskuteczne. Starajmy się też nie bazować na przestrogach, na, na, na moralizowaniu, nie pokazywać, że wiemy lepiej. W niektórych kwestiach wiemy lepiej, ale myślę, że taką lepszą strategią, która państwu lepiej się sprawdzi, jest to, aby połączyć te siły. Tak? My mamy wiedzę, my mamy wiedzę o zagrożeniach, mamy świadomość różnych zagrożeń. Młodzi czasem wiedzą więcej o różnorodności, którą można znaleźć w sieci. Można połączyć te siły i spróbować zadziałać w działaniach bardziej pozytywnych. I pokazać też inną ścieżkę. Szczególnie na przykład w takiej sytuacji, jeżeli mamy myślę, jeżeli mamy takie dzieci, które bardzo biernie konsumują te treści w sieci. One po prostu nie wiedzą, one nie mają alternatywy, one nie wiedzą, co mogą zrobić innego, co w tej sieci innego dla nich jest, co mogłoby być ciekawsze, bardziej inspirujące. O co jeszcze powinniśmy zadbać? O to, aby działania dotyczące bezpieczeństwa były systematyczne, aby były długofalowe. Aby miały pewne etapy, do których my wracamy, na przykład były prowadzone przez cały rok szkolny. Unikajmy takich krótkich akcji, konkursów, festynów, nie wiem, jakichś szkolnych akcji, spektakli, jeśli nie towarzyszą im inne działania profilaktyczne. Jeżeli. I towarzyszą, to jak najbardziej te formy są bardzo fajnym uzupełnieniem, bardzo lubianym też przez uczniów często. Natomiast jeżeli są pojedynczymi akcjami, zazwyczaj nie prowadzą do żadnej zmiany. Dbajmy o to, aby zajęcia były maksymalnie warsztatowe, projektowe, interaktywne, aby używać różnych narzędzi, niekoniecznie online. Nie musimy uczyć o bezpieczeństwie zawsze online. Możemy uczyć offline i to będzie równie wartościowe i równie cenne. Możemy mieszać te formy. Natomiast pamiętajmy, aby, aby one były różnorodne. Unikajmy wykładów, pogadanek to niewiele wnosi. I pamiętajmy o tym, że to, co jest bardziej skuteczne, to jeżeli włączymy w tą zmianę cały system to znaczy, jeżeli zaprosimy do tego w jakiś sposób rodziców mogą być to różne zadania do wykonania w domu z rodzicami. Mogą być to spotkania z rodzicami, mogą być to formy, kiedy to uczniowie robią coś dla rodziców, zapraszamy i prezentujemy takie, takie działania. Może być to bardzo różnorodne, natomiast pamiętajmy o tym, aby nie pomijać rodziców, aby włączać ich w te działania w miarę oczywiście naszych możliwości. Tak, więc a propos rodziców, jeszcze słowo. My mamy tutaj kilka rzeczy, o które powinniśmy zadbać, szczególnie jeżeli mówimy o rodzicach młodszych dzieci, tak jak wcześniej już o tym mówiłam. Musimy pamiętać przede wszystkim o tym, że rodzice często nie wiedzą różnych rzeczy, tak? Nie działają, ponieważ nie mają tej wiedzy. Więc to jest nasz pierwszy punkt dostarczyć wiedzę. Pokazać różne trendy, zjawiska, które się dzieją. Aby móc w ogóle o nich zacząć w jakikolwiek sposób rozmawiać. Rozmawiajmy też o tym właśnie w jaki sposób wprowadzać te nowe technologie. Uczulajmy rodziców, jakie są rodzaje zagrożeń. Nie wiem czy Państwo wiecie, że przeciętnie w Polsce dziecko dostaje teraz smartfona w wieku 6 lat i paru miesięcy. Czyli niespełna 7-latki mają smartfona z dostępem do internetu. Nie mam takich badań, ale jestem bardzo ciekawa, jaki procent rodziców pamięta o tym, aby takiego smartfona zabezpieczyć kontrolą rodzicielską? Myślę, że nie jest tego tak wiele. Przynajmniej nie tyle, ile powinno być. Ilu z Państwa wie, ile z Państwa tutaj nas zebranych, że jest coś takiego jak YouTube Kids. Prawda? Z których, z którego mogą korzystać młodsze dzieci? I nie będą narażone na to, że jeżeli zapętlone są filmy w opcji autoplay, to za którymś kolejnym filmem wyskoczy im coś, czego naprawdę nie powinny zobaczyć. Więc pokazujmy też rodzicom, jakie strony, aplikacje, miejsca w internecie są fajne, ciekawe, ale też bezpieczne dla dzieci. Mówmy o narzędziach i pro, programach ochrony rodzicielskiej. W nasku jest dostępne takie narzędzie M Ochrona do pobrania za darmo, które właśnie jest narzędziem ochrony rodzicielskiej, więc też zachęcam do tego, aby mówić o tym, no to pozwala kontrolować, sprawdzać, ale też chronić dziecko przede wszystkim przed szkodliwymi treściami, jakie może, na jakie może się natknąć w internecie. Co jeszcze jest naszym zadaniem? No trochę takie budowanie jednak kompetencji wychowawczych, głównie w takim obszarze monitorowania i kontrolowania czasu, jakie dziecko spędza. W sieci. My mamy dziecko na jakiś określony czas w szkole. Rodzic ma na dość spory czas dziecko w domu i to jednak też na nim spoczywa ta odpowiedzialność, aby kontakt z urządzeniami elektronicznymi jednak w jakiś sposób monitorować i ograniczać. No i modelujemy, uczymy rodziców, że przypominamy im o tym też, że dzieci uczą się przede wszystkim na podstawie tego, co widzą. tak? Więc jeżeli ja wymagam od dziecka, aby ono ograniczyło swój czas przed ekranem, a jednocześnie samemu siedzę przed ekranem w swoim wolnym czasie non-stop, no to nie jest to zbyt spójny przykład. Ok, to teraz chciałam Państwu pokazać kilka narzędzi, z których Państwo możecie korzystać. Mam jeszcze chwilę. Część z Państwa zna portal OSE IT Szkoła. Na pewno to jest portal, który powstał z połączenia takiej platformy IT Szkoła, funkcjonującej od wielu lat, ze zasobami ogólnopolskiej sieci edukacyjnej. Tam Państwo zna To jest platforma edukacyjna, która daje dostęp do materiałów bezpłatnych dotyczących, Cyberbezpieczeństwa. Ja wypisałam tutaj um, obszary, ale to nie są wszystkie obszary. Jest tam ponad 200, um, 200 kursów z różnego rodzaju um, obszarów, jak cyberbezpieczeństwo, algorytmika, programowanie, bazy danych, bezpieczeństwo systemów informatycznych, sztuczna inteligencja, edukacja medialna i tak dalej. Możecie Państwo z tego korzystać. E, portal. Ja ten portal pokażę, żeby nie przełączać się teraz z prezentacji na strony. Opowiem państwu o tym, a potem przełączę się na strony i państwu jeszcze po kolei to pokażę, dobrze? Jak się nawigować, jak nawigować w tych narzędziach. Na portalu OSE Szkoła mamy podział na kursy przeznaczone dla i materiały przeznaczone dla szkoły podstawowej, ponadpodstawowej dla nauczycieli, więc też łatwo państwu będzie z nich skorzystać. I tutaj chciałam zwrócić uwagę na takie dwie perełki, z których jesteśmy szczególnie dumni. Oczywiście jest to mój absolutnie indywidualny wybór, tych kursów jest bardzo dużo, materiałów jest bardzo dużo i różne rzeczy mogą Państwa zainteresować. Natomiast to jest taka świeżynka, ten kurs ukazał się pod koniec roku w grudniu. Kurs o, o bezpieczeństwie w internecie dla klas 1-3 Internetowa Szkoła Słonia-Spacjusza. To jest kurs, który ma 6 modułów podnoszących, zajmujących się tymi konkretnymi tematami, czyli takim rozpoznawaniem bezpiecznych, niebezpiecznych zachowań, dbaniem o własne bezpieczeństwo, bezpiecznymi kontaktami, reagowaniem w trudnych sytuacjach, netykietą i budowaniem zdrowych, cyfrowych nawyków. Do każdego z kursu jest scenariusz lekcji, także można sobie przejść ten kurs bez scenariusza lekcji, ale można też pogłębić różne tematy, treści, które się na tym, w trakcie tego kursu Zadziały również takim scenariuszem. Tu jest strona tytułowa kursu. Ja pokażę ten kurs. Jeden z przykładów zadania, takiego zadania, w którym dziecko ma kliknąć i odszukać na pikniku postaci w masce. Cały kurs dotyczy tego, aby ostrożnie podchodzić do kontaktów i do te, mówi o tym, że nie każdy znajomy w internecie jest naszym prawdziwym znajomym, że to że słowo znajomy. Nie oznacza, że się z kimś przyjaźnimy. Powinniśmy go jakoś mu ufać. To jest taka metafora, tak jak na pikniku nie przyjmujesz prezentów, nie rozmawiasz z osobami nieznajomymi, tak, nie robisz tego również w internecie. Ja ten kurs również Państwu pokażę za, za chwilę. Kolejny kurs dla starszej grupy wiekowej, czyli 4-6 z siedmiu modułów się składający, on obejmuje podobne obszary tematyczne, czyli ochronę prywatności, za zawieranie znajomości online, szkodliwe treści w internecie, netykietę, nadużywanie urządzeń cyfrowych, cyberzagrożenia. Siódmym modułem jest bezpieczne korzystanie z aplikacji, co dzieci w tym wieku już robią i to są przygody profesora i Natki. Wspomnę, że takim uatrakcyjnieniem również jest to, że szkołę Internetową Szkołę Słonia Spacjusza czyta Bartek Kasprzykowski, wcielił się w Słonia Spacjusza, natomiast w profesorze i natce rolę profesora przyjął Paweł Małaszyński, natką jest Maja Oświecińska, także jakby ta warstwa dźwiękowa jest też bardzo atrakcyjna dla, dla dzieci. To, ten kurs również Państwu za chwilę pokażę. I teraz prapremiera, ponieważ w poniedziałek. Ogłaszamy nową grę edukacyjną, pokazujemy ją światu. To jest gra, gra fabularna, gra edukacyjna na smartfona, Firewall, która jednocześnie jest takim kursem cyberbezpieczeństwa. To jest gra fabularna, więc mają tam Państwo do wykonania, dzieci mają do wykonania, prawie 40 różnego rodzaju misji, a wcielają się w rolę głównego bohatera, czyli właśnie Walliego, Firewalliego, który jest od, jak wiemy, od firewall, od zapory, jest takim kierownikiem Centrum Bezpieczeństwa w, w pewnym cyfrowym mieście, no i różnego rodzaju problemy dotyczące naruszenia tego bezpieczeństwa mu się przydarzają, on musi reagować na nie gra jest dostępna już w Google Store w App Store proszę sobie zerknąć jeśli wpiszecie państwo Firewalli przez zwykłe A Znajdziecie tą grę. Ja mam ją zainstalowaną u siebie na smartfonie, więc jeżeli ktoś z Państwa byłby ciekawy, jak to wygląda, to też bardzo chętnie pokażę na żywo. Gierka jest bardzo ciekawa, bardzo atrakcyjna, wcale nie taka super łatwa i banalna, naprawdę podoba się dzieciom, została już sprawdzona, więc zachęcam. To jest myślę, że fajne narzędzie, które możecie Państwo polecić dzieciom do nauki zasad bezpieczeństwa w sieci. Co jeszcze? Na IT szkole, na OSE IT szkole znajdziecie też Państwo kursy dla dorosłych i dla nauczycieli, które szybko pomogą Wam przejść przez różne tematy dotyczące bezpieczeństwa. Jeżeli chcecie też sami coś więcej się dowiedzieć na ten temat, ale też na przykład przygotować się na spotkanie z rodzicami. To jest też platforma, na którą może dostać się nie tylko nauczyciel, ale też i rodzic. Rodzic również może zalogować się, założyć sobie konto na, na OsAiti szkole. Nadal jest to cały czas dostęp bezpłatny. Uczniowie powyżej 16 roku życia również mogą sobie założyć konto na OSITE szkole. Uczniowie młodsi niż 16-latkowie taki dostęp otrzymują od swoich nauczycieli. Więc zapraszam tutaj do skorzystania. I teraz pokażę Państwu drugą rzecz. I też zaraz ją pokażę na żywo. A mianowicie projekt Bezpieczni w sieci. Czy ktoś z Państwa o nim słyszał już? Super. Fantastycznie. Bardzo się cieszę. To jest projekt edukacyjny, który też pomaga nauczycielom w podnoszeniu kompetencji cyfrowych uczniów. Jest przeznaczony dla uczniów klas siódmych i ósmych, czyli idziemy dalej. Mieliśmy już kurs dla najmłodszych, dla starszych, teraz mamy dla kolejnych klas. Oraz dla szkół ponadpodstawowych składa się w tym momencie, na razie, z sześciu modułów. W każdym z modułów mamy trzy kursy dla nauczyciela, dla młodszej i dla starszej grupy wiekowej. I tematyka tych kursów to jest cyberprzemoc, cyfrowe ślady, wizerunek online, cyberzagrożenia, fake newsy, nielegalne, szkodliwe treści i prywatność. Również zaraz pokażę ten portal. Wspomnę tylko o tym, że na, na portal trzeba się zalogować, i to jest wszystko. My nie potrzebujemy od nauczycieli żadnych sprawozdań, niczego. To Państwo bierzecie sobie te materiały i realizujecie je kiedy chcecie, jak chcecie. Jeżeli zrealizujecie Wy lub Wasi uczniowie jakiś kurs. Automatycznie na platformie wystawia się certyfikat, który można sobie pobrać i wydrukować. Jeżeli Państwo chcecie mieć taki, takie zaświadczenie, co robiliście w projekcie w danym roku, no to oczywiście jak założycie swoje klasy, to na koniec roku szkolnego wygeneruje Wam się automatycznie taki certyfikat, ilu Waszych uczniów, jakie kursy skończyło. Nic nie trzeba robić, nikomu nie trzeba tego zgłaszać. Projekt jest darmowy, dostępny, wystarczy z niego po prostu skorzystać. Zaraz go pokażę. Tu jest taki szybki podgląd, jak wygląda platforma e-learningowa. Ja zaraz ją pokażę na żywo, jak wyglądają kursy. One mają naprawdę fajną, taką atrakcyjną formę graficzną. Treści przeplatane są zadaniami, które uczniowie muszą wykonać. No i do tego macie Państwo też dwa poradniki dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, gdzie jest w sumie 12 scenariuszy lekcji dotyczących tych obszarów, którymi można pogłębić, dodatkowo jeszcze popracować z uczniami po wykonaniu takiego kursu. Kurs uczniowie mogą wykonywać w domu, może być formą pracy domowej, projektu. Państwo na platformie widzicie wszystkie postępy swoich uczniów. Wiecie nawet dokładnie, na którym slajdzie się zatrzymał uczeń lub uczennica. Zapraszam też na platformę OSE IT Szkoła do kursu szachowego. To jest nowinka. Uczymy programowania, uczymy kodowania. Takie kursy również Państwo znajdziecie dla młodszych i dla starszych na platformie OSE IT Szkoła. Natomiast dołączyliśmy do tego podstawy myślenia w ten sposób czyli kursy szachowe. Pojawiły się już pierwsze dwa kursy, każdy z nich zawiera. Kilkanaście lekcji, bardzo króciutkich. Zachęcam do sprawdzenia i do zapoznania się. Również znajdziecie to Państwo w otwartym, w ogólnym dostępie, bezpłatnym na, na platformie OSCI. Szkoła. Projekt jeszcze ostatni projekt, który chciałam pokazać zaraz pokażę też materiały. Wspólnie z naskiem. Na, znaczy Nas wspólnie z Polskim Alarmem Antysmogowym prowadzi taką, taki projekt ESA, Edukacyjna, edukacyjna Sieć antysmogo, Antysmogowa. Nie wiem, czy Państwo znacie ten projekt. Uczestniczy w nim już prawie 2000 szkół w Polsce. Jeżeli mielibyście Państwo ochotę dołączyć do dbania o czyste powietrze, do edukowania dzieci, ich rodziców na ten temat, Zachęcam do skorzystania. Ja zaraz pokażę ten portal, ponieważ on ma bardzo, bardzo ciekawą i rozbudowaną wersję edukacyjną z bardzo fajnymi materiałami, bardzo atrakcyjnymi dla dzieci, również materiałami cyfrowymi. Bardzo szybko tylko Państwu pokażę, że na platformie OSE IT Szkoła znajdziecie Państwo również poradniki dotyczące głównych takich. Obszarów zagrożeń w internecie dla rodziców, dla nauczycieli, łącznie ze scenariuszami zajęć, z infografikami. To jest też coś, co może Państwu się spodobać: a mianowicie jest to projekt bądź z innej bajki, gdzie powstały animacje, bardzo krótkie animacje dotyczące. Wybranych zagrożeń, czyli groomingu, czyli uwodzenia dzieci w sieci, cyberprzemocy, FOMO i szkodliwych treści, w tym patostreamów. I do tego stworzone zostały scenariusze, tak aby z uczniami klas 5-6 móc porozmawiać o tego rodzaju zagrożeniach. Zapraszam, ponieważ myślę, że to jest też bardzo ciekawy materiał, który może się Państwu przydać. I zachęcam też do takiego projektu. Takich materiałów, loguj się z głową, to również są materiały, z których możecie Państwo skorzystać do uczenia o bezpieczeństwie w sieci, konkretnie dotyczące nadużywania internetu, ekranów, ale też hazardu w sieci. I teraz pokażę Państwu, mam nadzieję, skutecznie strony. Hmm żeby troszkę Państwa przekonać do tego, że są to bardzo proste, bardzo proste narzędzia. Dobrze, więc to jest, jak Państwo wejdziecie na stronę bezpieczni w sieci edu.pl ja jestem już tutaj zalogowana, to macie dostęp do platformy. Na platformie widzicie swoją szkołę, którą zgłosiliście, możecie obserwować swoje postępy, widzicie jak wyglądają postępy waszych uczniów. Ja nie mam uczniów, więc nie mam tutaj postępów. Możecie zakładać swoje grupy uczniów, czyli na przykład klasę, macie dostęp do kursów, które udostępniacie uczniom, do certyfikatów, plików do pobrania. Eee, czyli do różnego rodzaju innych treści edukacyjnych. I tutaj macie kursy dla nauczycieli oraz kursy dla uczniów. Jeżeli zgłosicie, że pracujecie zarówno w szkole ponadpodstawowej, jak i podstawowej, pojawią wam się trzy zakładki. Ja w tym momencie jestem na szkole ponadpodstawowej, więc widzę kurs dla nauczyciela i widzę kurs dla starszych uczniów. Eee, I tutaj są kursy, widzicie państwo, kiedy sami rozpoczęliście ten kurs, kiedy ten kurs zakończyliście, wasz, a jak przechodzicie do kursów uczniów, to możecie wybrać, który kurs uczniom udostępniacie. I ja bym chętnie taki kurs pokazała, na przykład może cyberzagrożenia, żebyście państwo zobaczyli, jak on wygląda. To, to jest yy, bardzo prosty, skondensowany kurs, yy, w którym to jest akurat kurs nauczycielski, pełen różnego rodzaju ciekawostek. Pełen, pełen różnego rodzaju porad, w jaki sposób się zachować w różnego rodzaju sytuacjach. Próbuję przejść do zadania. Tutaj, na przykład, jest zadanie, w którym uczniowie mają ocenić, czy wiadomość, którą dostali z fikcyjnego, oczywiście, sklepu platformy zakupowej, jest prawdziwą wiadomością, czy jest wiadomością fałszywą, i muszą znaleźć, zgodnie z tym, co dowiedzieli się przed chwilą, pewne oznaki. Ja już nie pamiętam, oczywiście, E, który jest. OK. Poprawnie mi się udało rozwiązać to zadanie. Tak mniej więcej, e, do, dowiadujemy się na temat oszustw, e, na temat e, no właśnie działania różnego rodzaju wirusów. E, dowiadujemy się nieco więcej o tym, jak może za, na przykład, zachowywać się zainfekowany komputer. To jest tylko przykład, żebyście Państwo wiedzieli. Dowiadujemy się, w jaki sposób zabezpieczać swojego smartfona, jak się chronić przed różnymi rzeczami, które mogą się nam zadziać w trakcie grania, żeby nie nabrać się na różne rzeczy. Dowiadujemy się, w jaki sposób tworzyć bezpieczne hasła po kolei. Tu mamy kolejne zadanie, mamy fikcyjną, znaczy prawdziwą, tak naprawdę ofertę sprzedażową i musimy kliknąć w te miejsca, to jest hotspot, które świadczą o tym, że jest to fałszywa strona. Także tak to mniej więcej wygląda. Myślę, że byłoby to bardzo atrakcyjnym dodatkiem do różnego rodzaju Państwa zajęć. Przejdę teraz na osi IT Szkoła, żeby pokazać Państwu, jak wyglądają kursy dotyczące spacjusza i profesora Inatki. Tutaj macie Państwo stronę główną OSA-IT Szkoły, możecie sobie korzystać z wyszukiwania kursów i różnego rodzaju rzeczy, materiałów w ramach Szkoły Podstawowej, Ponadpodstawowej Nauczycieli. Ja wyszukam jeden z nich. W taki sposób Państwo przechodzicie do kursu. Tutaj macie Państwo informacje oraz kolejne moduły kursu. Pod nimi znajdują się scenariusze. Wszystko jest proste, można z tego korzystać bez problemu. Kursy w podobny sposób się uruchamiają. Takie kursy nauczyciele, którzy już korzystają z Słonia Spacjusza. Opowiadają nam o tym, jak z nich korzystają, pokazują nam, że bardzo często razem z uczniami przerabiają je na tablicy interaktywnej, wyświetlając. Dzieci podchodzą kolejno do tablicy, rozwiązują różne zadania, są bardzo, bardzo zaprzyjaźnione już ze szkołą. Przepraszam, ze słoniem, z pacjuszem, Zaraz państwu pokażę jakieś jedno proste zadanie, żebyście wiedzieli, w jaki sposób te kursy są. Sformułowane. To jest kurs. Ten konkretny moduł dotyczy zagadnienia: Internet to nie wszystko czyli higieny cyfrowej. Spacjusz choruje na tajemniczą chorobę zwaną internetozą, i ta choroba powoduje pewne konkretne problemy. W związku z tym, bohaterowie. Alcia i Altek, towarzyszący spacjuszowi, przenoszą się w czasie i próbują małego spacjusza, który właśnie nadużywa ekranów, zachęcić do tego, aby w nieco inny sposób funkcjonował na co dzień. I zaraz Państwu pokażę dalej. Jeszcze mam sekundę, przepraszam, dosłownie minuta. Nie mogę przyspieszyć, niestety, przejścia ekranu, ponieważ, jak Państwo widzicie, dopiero jak lektor przeczyta, Wszystkie treści, ponieważ jest to kurs dla dzieci też nieczytających, dopiero odblokowuje mi się możliwość pójścia dalej. To są przyjaciele Słonika, Alcia i Altek, które będą próbowały pomóc mu odnaleźć się w tej trudnej sytuacji. Ten kurs jest zrobiony, jak Państwo widzicie, bardzo prosto zgodnie z takimi zasadami prezentowania treści dla najmłodszych gdzie jest mało elementów, jest dużo elementów zabawy jest bardzo przejrzysty rodzaj treści. Jest to podzielone bardzo konkretnie na zawsze trzy zadania występujące w każdym module i to jest jedno z zadań, dziecko musi zastanowić się, które czynności, aktywności pomogą mu takiemu słonikowi choremu na internetozę, a które mu zaszkodzą. I tutaj są przykłady. Pogranie w grę komputerową oczywiście nie jest specjalnie użyteczne, natomiast pójście na basen poskakanie przez kałużę, jak najbardziej, spotkanie się przez internet może niekoniecznie, ale już ściganie się na rowerach, jak najbardziej, układanie puzli, obejrzenie filmików w internecie też jest lekko niewskazane. No i w momencie kiedy dziecko wykona takie zadanie, otrzymuje komunikat i podsumowanie i tak to mniej więcej wygląda. Nie będę Państwu już tego dalej pokazywać, ale macie już teraz orientację, jak kurs jest wykonany. W bardzo podobny sposób stworzony jest kurs. Jest kurs dla profesora i Natki. Po każdym ukończonym, całym kursie możecie Państwo pobrać dyplomy dla dzieci. Wydrukować je, pogłębić również te materiały, znaczy te treści innymi materiałami. Okej, okay, ja jestem już po czasie, więc to chyba z mojej strony tyle. Zapraszam jeszcze jedynie Państwa na, na stronę edukacyjnej sieci antysmogowej, ponieważ tam możecie Państwo dołączyć do projektu, jeśli bylibyście nim zainteresowani. I tam czekają na Państwa również czeka bardzo wiele ciekawych kursów e learningowych scenariuszy, lekcji, materiałów, filmików, dzięki którym można taką lekcję, takie lekcje i taką edukację dotyczącą czystego powietrza w szkołach prowadzić. Ja dziękuję już bardzo, przepraszam za te trzy minuty opóźnienia. I jeżeli ktoś z Państwa chciałby zobaczyć fajne.